znowu, wie pan, to jest zawsze ta klątwa e, protokołu 1%. Jak idzie u was, jak wam idzie za dobrze, to znajdzie się Janusz Korwin-Mikke, który coś fajnego powie. Jak już nie żre to, że gardzi niepełnosprawnymi, albo że co, co on tam jeszcze, no w, wszystkim już naprawdę nie chce mi się tego wszystkiego cytować, to rzeczywiście pojawią się pedofile, i kobiety, zastanawiam się, co wymyślicie za cztery lata. Ja sam chciałbym wiedzieć, ale nie wiem, czy można to przebić. Wydaje mi się, że to było już mistrzostwo, że grubiej się nie da pojechać w kontrowersyjnych tematach. Ja nie... w was wierzę. Bardzo panu redaktorowi dziękuję. Natomiast jeżeli mamy chwilę czasu, to ja może powiem, jak to było z tym protokołem 1%, bo to ciekawe, bo to jest mit, to znaczy nie było nigdy protokołu 1%. To bardzo wyraźnie widać na wykresach, jeżeli ci na osi czasu naniesie kolejne wypowiedzi Janusza Korzyńskiego, nie wiem, hiszpańskiej drużynie debili. I... Ja bo stąd, bo ja... Po każdych z nich rosły, rosło nam poparcie. Teraz dlaczego? Bo to były czasy, kiedy media społecznościowe dopiero się rozwijały. Tam 12, 13, 14 rok i Janusz korwin Rok. W tym razem <laughs> rok. Janusz Kornikę sobie ten wybijał popularność. Bo ongle powiedział coś kontrowersyjnego. Dziennikarze to podchwytali, to, to mm -hmm. podchwytywali, to robiło zasięgi w internecie. Dowiedziało się dzięki temu o nim dodatkowy milion osób. Z tego miliona osób. 950 tysięcy stwierdziło no wariat, a 50 tysięcy dobrze mówi. A te 50 tysięcy skali wtedy naszego lektoratu to był zwyczaj wyraźny wzrost, bo żeby ktoś kogoś mógł popierać, najpierw musi o nim usłyszeć, a no nie było za bardzo innych możliwości dotarcia do wypowiedzi korwina. Więc po każdej takiej wypowiedzi sondaże rosły. I to się skończyło mniej więcej w 15 roku. Kiedy Prawie pół miliona ludzi zagłosowało na partię Korwin, ponieważ wtedy już wszyscy o Korwinie słyszeli. Mm -hmm. I każda kolejna taka wypowiedź zwiększała liczbę ludzi, którzy mówili, teraz to przegiął, to już na niego nie głosuję, a już nikt no się o nim nie dowiadywał. W wyniku tego, od tamtego momentu, 14-15 rok, Czyli jak kar... wszyscy się dowiedzieli, wszyscy poznali Korwina, już nie było nowych ludzi, którzy mogliby ulec jego czarowi... Wtedy... Patent przestał działać, mm -hmm. bo do tej pory działał, zwiększał no elektorat negatywny, ale zwiększał troszeczkę To, to wszystko wie pan co, to są te z życia chrząszczy politycznej. No, no bo jak wam tam tak. z 1,9 wzrośnie nawet do 2,1, to może Pan mówić wow, z naszego punktu widzenia wzrost to 10% poparcia, to dużo. Ale to ciągle są zabawy w piasku. Tak, 10 lat temu tak to wyglądało. I w marcu 23. po raz pierwszy przestało tak to wyglądać. Po raz pierwszy się okazało, że głosy, które na nas padną, które spowodują, że iluś ludzi wejdzie do Sejmu, to mogą zadecydować, czy ktoś będzie rządził, czy ktoś nie będzie rządził. I wtedy się zrobiło po raz pierwszy na poważnie. A czy pan ten...